dobry wszystkim. Pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Ho, Bilbo Baggins, do usług. Może ja opowiem troszeczkę o sobie. Jestem hobbitem. Moją postać stworzył pan Tolkien. Hobbici nie mają zamiłowania do przygód. Wolą swoje malutkie, czujne norki. Jestem synem Balledonny Duch i Bango Bagginsa. Jestem hobbitem w pełni wieku, bo mam 50 lat. Moja przygoda do samotnej góry i z powrotem zaczęła się tak. Pewnego ranka po przepysznym śniadanku wypytałem sobie pajeczkę. Wyszedł starszy miły pan i zaczął ze mną rozmawiać. Dopiero po chwili zorientowałam się, że to był Gandalf, czarodziej. Zapytał mnie, czy chciałbym wziąć udział w przygodzie. Ja! Wziąć udział w przygodzie? Śmieszne. W zwyczajności zaprosiłam go na podwieczorek. Następnego dnia w ogóle zapomniałem o umówionym spotkaniu, gdy ktoś zapukał do drzwi. Nie był to Gandalf. Był to krasnolud. I nie jeden, tylko 13. Chodzili nieproszeni. Jedli, pili i robili straszny bałagan. Na końcu wszedł Gandalf. Wszedł jak gdyby nigdy nic, usiadł przy stole i zaczął najadać się smakołykami. Dopiero później dowiedziałem się, że naradzają się przed wyprawą, w której mam wziąć udział jako włamywacz. Na początku chciałem kategorycznie odmówić. Jednak tkowa krew żonka do przygód wzięła górę i zgodziłem się wziąć udział w przygodzie.